przepyszny, mielony. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie. Zacznijmy od początku. Mięso mielone z łopatki. Do tego zesmażona cebulka razem z czosnkiem. Do tego przyprawy, które znajdziecie wszystkie w opisie. Bardzo dokładną ilość. Do tego teraz jeszcze troszkę zieleniny. No dobra, znając mnie, to tej zieleniny jest mnóstwo, ale ja lubię. Koper i natka. Raz, dwa, trzy miski sio. Mamy jajo. No to jajo siup. Do tego jeszcze bułka. Ja tu mam tak mniej więcej 1/3 bagietki, ale może być zwykła kajzerka namoczona w najzwyklejszej wodzie i odciśnięta. I do tego szpin... Nie, dobra, szpinak później. Teraz łapa w to wszystko i mieszamy na jednolitą masę. Wyrabiamy. Masa wyrobiona, to teraz na to szpinaczek. Wkomponujemy w to szpinaczek. Tak, elegancko wymieszać, wkomponować, żeby szpinak się połączył z tym mięsem. Łatwe to nie będzie, ale jest, jak widzicie, wykonalne. Teraz łup tym jeszcze tak raz o miskę, można też dwa razy domieszać do końca. Formujemy kulkę. Lekko ją spłaszczamy, sklepujemy i w bułę tartą. Lewa, prawa i dookoła. I tą czynność powtarzamy do wyczerpania zapasów. Teraz robimy drugą kulkę, a za chwilę przeniesiemy się w czasie i robimy ostatnią kulkę. I to samo. Dookoła, spłaszczona, w bułę tartą. Troszkę bułki tartej na olej, rozgrzany. Układamy kotlety ruchem od siebie, żeby się nie poparzyć gorącym tłuszczem. Raz, dwa. O, tu się zmieszczą trzy. I smażymy na złoto. Z jednej i z drugiej strony. Widzicie, szpinaczek jest pięknie, smaży się, rumieni. I obracamy na drugą stronę, żeby się zrumieniły, usmażyły. I tak robimy ze wszystkimi. Ja mam taką brytwankę, w którą to przerzucę. Niech to sobie odpocznie chwilkę i będzie gotowe do podania. I podaję to na mojej ulubionej płytce, lecz teraz białej. Do tego ogóreczek kiszony. Na coś zielonego do dekoracji. Tak wyglądają moje kotlety. Przepyszne, mielone ze szpinaczkiem. A tu macie składniki. Smacznego.